Towarzysze, więc na początku chciałbym przeprosić młodego towarzysza Miłosza, prowadzącego kanał towarzysz komunista, który dzisiaj nagrał film o rewolucji i w którym to filmie prosi mnie o to, bym przedstawił swoją własną wizję rewolucji i złożyłem deklarację, że taką wizję przedstawię dzisiaj, ale jednak sprawy bieżące sprawiają, że ten film może nagram jutro, a może kiedy indziej, gdyż sprawy bieżące, to co się dzieje w Europie, nadchodzący wielki kryzys Ekonomiczny uważam za sprawę priorytetową, więc dzisiejszy filmik jest w pewnym sensie kontynuacją tego, co nagrałem wczoraj. Wczoraj już zacząłem tutaj mówić o zbliżającym się kryzysie gospodarczym we Włoszech yy, i gdzie to rząd włoski właśnie yy, zamierza tutaj yy, no bronić włoskich obywateli przed bankami. Tych wszystkich ludzi, którzy muszą spłacić kredyty, że rząd włoski jakoś tutaj tym osobom zadłużonym chce pomóc. I w podobnym tutaj duchu dzisiaj wypowiedział się prezydent polski Andrzej Duda, który to w twicie właśnie napisał, że zamierza tutaj zwrócić się z apelem do różnych instytucji finansowych. Z prośbą o to, żeby one się zlitowały nad Polakami, żeby no, też właśnie tutaj ci wszyscy Polacy, którzy biorą kredyty, żeby te instytucje finansowe spojrzały na nich życzliwym okiem i ich nie gnoiły i ich nie licytowały. Więc no, z tego tweeta oczywiście wynika, że prezydent Duda nie, wie, nie rozumie specjalnie, nie rozumie systemu kapitalistycznego, nie rozumie też systemu bankowego, nie rozumie na czym banksterzy zarabiają kasę, a mógłby zapytać Morawieckiego, no skąd Morawiecki ma tyle kasy, jak tą kasę banki zdobywają. Więc pierwsza rzecz, jaką tak naprawdę należy wytłumaczyć, zarówno Dudzie, jak i wszystkim jego zwolennikom, to jest to, że banki nie są instytucją charytatywną. Banki służą temu, żeby zarabiać pieniądze i każda działalność w systemie kapitalistycznym służy temu, żeby zarabiać pieniądze. Panie Duda, y więc każdy, no, żeby tutaj zastosować pewną analogię z pi piłkarską, można by się było zastanowić. Y Taki Robert Lewandowski. No to za co mu płacą, tak właściwie? No bo jak się tak spojrzy na mecz trwający tam 90 minut z kilkoma minutami doliczonymi, no to widać, że ten Robert Lewandowski tam specjalnie się nie wysila. Chodzi sobie gdzieś w okolicach pola karnego, yy, chodzi, spaceruje nawet czy coś, od czasu do czasu pobiega, ale ogólnie się ten Robert Lewandowski nie przemęcza. Przez 90 minut trwającego meczu Robert Lewandowski aktywny jest może przez kilka minut, w ciągu to, których kilku minut dostaje dobre podania i z tych dobrych podań jest tam w stanie z, z, zrobić ze dwie bramki. I za to, że właśnie jest takim no, takim bezwzględnym tutaj egzekutorem pola karnego, gdzie on te piłki umie dobijać, umie te bramki strzelać, no to ma tam dobre wyniki, tam regularnie od kilku lat w Bundeslidze i, i w innych rozrywkach w rozgrywkach Lewandowski te bramki strzela i za to Lewandowski jest ceniony. Nie za to, że biega jak głupi przez 90 minut, tylko za to, że wtedy, kiedy jest okazja, kiedy dostaje tą piłkę i kiedy bramka się jest ustawiona, to Lewandowski bezwzględnie tą. Okazję wykorzystuje i to jest troszkę tak, jak no, każdy biznes w kapitalizmie na tym właśnie polega: no, tak jak mamy jakiegoś tam cwaniaczka, który na przykład posiada pensjonat nad morzem. No to t, 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 tutaj no, nocleg nad morzem, nie wiem, w listopadzie to pewnie jest tani, no, jeśli w ogóle można dostać, gdyż pewnie większość tych pensjonatów jest zamknięta. Ale za to właśnie w tak zwanym sezonie, czyli tak od czerwca do sierpnia, no to tam jest drogo, no. gdyż oni wychodzą z założenia, że wtedy, kiedy można zarobić, wtedy nale należy podwyższać ceny. No i teraz jest pytanie, no na czym zarabiają banki? No oczywiście banki po trochu zarabiają na wszystkim. A więc za, banki zarabiają na tym, że prowadzicie konta bankowe, więc tam troszkę was skubią, że prowadzicie jakieś operacje finansowe, a więc tu jakiś przelew, tu jakieś, jakaś wypłata z bankomatu za granicą i tak dalej, i tak dalej. Więc jest ileś różnych takich pierdół, gdzie ten bank pobiera od was pieniądze, ale prawdziwą kasę to bank zarabia na na udzielaniu pożyczek na lichwiarski procent, ale tak naprawdę prawdziwą kasę to bank nie zarabia na tym, że on udziela tych pożyczek. Prawdziwą Kasę, bank właśnie zarabia wtedy, kiedy dłużnik nie jest w stanie pożyczki spłacić, bo wtedy bank właśnie ma tutaj tą umowę, która nie została wypełniona, i na podstawie tej umowy. On jest w stanie tutaj renegocjować warunki umowy, gdyż jedna ze stron nie, wy, nie wywiązała się ze spłat, nie wywiązała się z umowy i musi ponieść konsekwencje. I wtedy, jeśli, jeśli ktoś właśnie no, nie jest w stanie spłacić długu, no to on jest na, na tutaj jego życie i śmierć, jego życie zależy właśnie od, od, od dobrej woli. Banku. No więc jeśli chodzi o państwa, które wpadły w pętle zadłużenia i które muszą się przed ban tutaj bankami pastwić, no to ich los jest straszny. No to z, na z naszej historii widzieliśmy to właśnie no, zadłużenie Polski na początku lat 90., które, które było jednym tutaj z motywów tej złodziejskiej prywatyzacji. No, że Jednym tutaj z mm, z, no, właśnie z warunków tych międzynarodowych instytucji, żeby tutaj, właśnie no tam wpuścić Polskę do tego międzynarodowego zachodniego obiegu, żeby tam odpuścić te, część tych długów, no to Polska musiała wyprzedawać swój majątek narodowy. No i jakby dramat takiej wyprzedaży złodziejskiej jest taki, no, że wtedy Polska będąca na kolanach właśnie międzynarodowej finansjery wyprzedawała ten swój majątek za bezcen, no, po taniości. E, przykład taki sprzed kilku lat to jest Grecja, no, kiedy Grecja została właśnie także e, tutaj przyciśnięta do muru no, niemożnością funkcjonowania, niemożnością w ogóle wypłaty pensji, tutaj funkcjonowania normalnie finansowego państwa, gdyż po prostu była uzależniona od kolejnych transzy, tutaj wypłacanych przez te instytucje finansowe, i, i to kosztowało Grecję sporo. No, przede wszystkim tutaj wyprzedaż wszystkiego tego, co tam w Grecji jest fajne, czyli wyspy, czyli hotele, czyli infrastruktura transportowa, porty, lotniska. I tak dalej, i tak dalej. No, mamy tutaj skok na kasę tych banków I, 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 i to są jakby środowiska finansowe, które tu robią. Albo, albo, albo same banki, albo tutaj jakieś środowiska z tymi bankami powiązanymi. No, w każdym razie banki są jak sępy. Banki. Cierpliwie czekają. Banki mogą przez 10 lat tutaj zadowolić się jakimiś takimi, no, jakimiś pierdołami, jakimiś tam niewielkimi zyskami wynikającymi z faktu, że tam po prostu ktoś wziął kredyt i tam od, od, spłaca tam jakieś, jakieś odsetki. No, oczywiście to są złodziejskie odsetki, no ale to nie jest kasa, którą, którą ty, ci bankierzy się by się zadowolili. Oni tak naprawdę żyją z tego, że jest kryzys, od kryzysu do kryzysu, a że na tym świecie cały czas ktoś ma jakieś problemy, cały czas ktoś jest jakiś, właśnie jakiś kryzys. No to po prostu takie sępy bankowe tutaj. Yy, yy, Obserwują całą tą gospodarkę światową, i gdzie tylko ktoś ma problem, tam od razu zlatuje się ta szarańcza, właśnie takie bankowe hieny, i one bezwzględnie po prostu czekają do momentu, kiedy ten człowiek już jest, czy ten, to państwo już jest właśnie w takim stanie agonalnym, prosi tutaj o koło ratunkowe, o troszkę pieniędzy, i wtedy oni kradną, kupując rzeczy za bezcen. Więc więc. O ile, o ile tutaj ten apel y, pr, y, włoskiego rządu do, do środowisk bankowych ma sens jeszcze o tyle, że Włochy to jednak y, to są cwaniaczki, tam się ten kapitalizm zaczął. Trochę tych banków włoskich jednak istnieje i Włosi jakoś, no po prostu, yy, włoski rząd apelował do, do, do tutaj kasy, która jest we Włoszech konkretnie, czy to do Watykanu, gdzie jest Bank Watykański, czy to do mafii włoskiej, czy to do tych yy, banków włoskich, więc tam przynajmniej był, był jakiś tutaj yy, konkretny adresat tego, tego apelu. No w przypadku Polski, no to, to, to nie ma żadnego adresatu, no bo wszystkie te wielkie banki, które działają, Działają na terenie Polski, o to jest wszystko jakby kapitał zagraniczny. 100%, 100% niestety ludzi tutaj zadłużonych w bankach. One mogą mieć polskie nazwy, ale to jest kapitał zagraniczny. I one. Yy, 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 one właśnie czekają na ten moment, panie Duda. One czekają na to, że tutaj właśnie dojdzie do bankructw niekoniecznie w Polsce, tylko w ogóle no, po prostu, no, że dochodzi do bankructw, yy, że ludzie nie są w stanie tych kredytów spłacać i wtedy można czy to wykupywać właśnie nieruchomości, czy to wykupywać infrastrukturę, wykupywać co się da. No na przykład ostatnio w Polsce yy, tam odkryto te, te złoża yy, miedzi i srebra, no to, to jest właśnie idealny konsek dla takiego banku. No, który, który bardzo chętnie powie, owszem, my możemy tutaj rozważyć no, mm, jakąś tam y, renegocjację umowy, ale coś za coś, co ty, panie Duda, nam zaproponujesz. My byśmy chcieli tutaj koncesję y, właśnie na wydobycie tej miedzi i srebra. Y, więc y, y, tak to. Y, Yy, tak to yy, te ba banki działają, więc więc no jaki jest tutaj stanowisko towarzysza Michała wobec zbliżającego się kryzysu który może tutaj uderzyć w polskich tak zwanych przedsiębiorców no, mo moje stanowisko jest jasne no. jeśli przedsiębiorca nie jest w stanie nie był w stanie w ciągu iluś tam lat koniunktury odłożyć wystarczającego kapitału żeby na czas kilku tygodni Trwania epidemii koronawirusa, normalnie wypłacać pracownikom pensję, to znaczy, że ten człowiek w ogóle do niczego się nie nadaje, i po prostu tego typu przedsiębiorstwa powinny być za karę, za to, że taki burży nie wypłaca w czasie kryzysu swoim pracownikom e, pieniędzy. Yy, powinny być oczywiście przejmowane przez państwo, no więc to nie chodzi o to, żeby jakieś apele robić do banków, o to, żeby banki się tutaj zlitowały nad przedsiębiorcami i jakieś preferencyjne kredyty, nie, to państwo jakby tą rolę, którą banki chcą wykonać, czyli właśnie takiego skoku na kasę, takiego takich sępów, które chcą, ten, to może zrobić państwo, no państwo, które właśnie, no yy, będzie takim mieczem nad, nad tymi polskimi Januszami biznesu i po prostu wszyscy ci, którzy wykorzystują, którzy pod, gro, pod pretekstem kryzysu chcą zwalniać pracowników albo którzy tym pracownikom chcą wpłacić mniejsze pensje, od razu takie firmy powinny być nacjonalizowane bez odszkodowania, bez odszkodowania. Więc po prostu drogą dekretu, to nawet tanio by wyszło. Po prostu, no. I ten burżuj łamie prawo tutaj na, w, w czasie epidemii. W, w czasie epidemii zwalnia pracowników swojej firmy. Złamał tutaj specjalne prawo z czasów epidemii i pod tym jakby pretekstem przejmujemy całą jego firmę. A następnie, no to należałoby do takiej firmy wprowadzić Zarząd komisaryczny, którego celem tego zarządu jest rozmawianie z załogą i, i z tej załogi wyłonić taką spółkę pracowniczą, która to spółka pracownicza funkcjonowałaby dalej, tak, żeby ta firma dalej funkcjonowała, zostałaby ona doinwestowana przez państwo. No, i w ten sposób, no jakby biznes by się kręcił, tylko już tutaj no, te zyski z, z tej działalności gospodarczej nie szłyby do jakiegoś tam cwaniaczka, tylko byłyby dzielone między tych pracowników, a i Państwo. Więc tak to widzę. Więc jeśli tutaj pojawił się apele o to mamy ratować polskich przedsiębiorców, to towarzysz Michał mówi nie, nie, nie mamy ratować polskich przedsiębiorców. Mamy tych przedsiębiorców właśnie nacjonalizować bez odszkodowania. To jest moje stanowisko. Yy, więc co? no Ogólnie to jest spory temat, yy, no ale może.

widać, widać panikę, widać panikę, no to to jest, no no po prostu mam taką właśnie taką perwersyjną satysfakcję, kiedy widzę w gazecie wyborczej dzisiaj artykuł o tym, że Polska giełda jest najgorsza w Europie, że tutaj no no właśnie spadają te indeksy, a czy te indeksy giełdowe spadają wszędzie, no to, to to, ale ale te polskie indeksy spadają najbardziej, a ponieważ właśnie te polskie indeksy spadają najbardziej, no to właśnie no, mamy na, najlepsze perspektywy do tego, żeby tych bankrutujących burżujów wkrótce wywłaszczyć. Więc zaczynają się, towarzysze, ciekawe czasy. Bylebyśmy, bylebyśmy tylko przetrwali tą epidemię. Pozdrowienia, towarzysze.